Witajcie kochani w październikowym holu zakupowym, holu second handowym, czyli szmateksy, lumpeksy, ciuchy, jak wolicie. Kochani, zanim jednak przejdę do przedstawienia Wam tego, co udało mi się upolować, zakupić, chciałam zachęcić wszystkich tych, którzy może nie przepadają za tego rodzaju filmikami, żeby poszukali czegoś innego na moim kanale, może coś innego przypadnie im do gustu. A my, nie przedłużając, zaczynajmy. Mam nadzieję, że filmik ten będzie w miarę krótki. Udało mi się upolować kilka, uważam, naprawdę fajnych rzeczy. No i zaczynajmy. Zacznijmy może od topów. I takim pierwszym topem będzie biały topik, który, bluzeczka jak wolicie, który tak naprawdę może w tym sezonie i w tym momencie nie będzie się jakoś super sprawdzał, ale zawsze można go ubrać pod spód i myślę, że będzie się fajnie prezentować. Wygląda to w ten sposób. Top jest biały, a tu jak możecie zauważyć jest serce z cekinów. Dałam tylko i wyłącznie 1 funta, a bluzeczkę tą zakupiłam w rozmiarze 16. Oversize jak najbardziej w modzie, więc czemu nie? Jeśli chodzi o firmę, to firma International. I przejdźmy może do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, wybaczcie, tracę głos. Kolejną rzeczą będzie również top, bluzeczka jak wolicie, dłuższa, bo ja preferuję takie dłuższe. W bardzo fajnym wzorze, naprawdę fajnie się prezentuje. Jeśli chodzi o rękaw, rękaw jest bardzo fajny, on tutaj jest spinany na guziczku. Z tyłu bluzeczka prezentuje się w ten sposób, jest tutaj właśnie przeszyta jednym szwem w ten sposób i drugim prowadzącym w dół. Jeśli chodzi o długość tej bluzeczki, to kochani, ona mi gdzieś będzie sięgać pewnie do połowy bioder, więc fajnie. I jeśli chodzi o firmę, z jakiej ja zakupiłam ten top, tą bluzkę, jest to Dorothy Perkins. Oczywiście postaram się Wam pokazać. I zapłaciłam za nią tylko i wyłącznie funtów 2. Więc uważam, że warto. Kolory takie jesienne, przypuszczam, że się spiszą. Kolejną rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, również powiedzmy z krótkim rękawem, a raczej bez rękawków, będzie przecudowna bluzka, bluzka, w której się zakochałam. Bluzka, która prezentuje się, kochani, w ten sposób. Naprawdę niesamowite wzory. Ja może wstanę, żeby Wam pokazać ją w miarę w całości. Jak widzicie, ona jest na szeleczkach, ale ma naprawdę przepiękne zdobienia, wysadzana właśnie złotymi i miedzianymi takimi pieniążkami, jakimiś takim razie. Ona jest taką delikatną baskinką, co może nie do końca tutaj jest widoczne. Ja się zakochałam w tej bluzce od początku, niesamowite wzory, naprawdę cudnie się prezentuje. I jeśli chodzi o cenę, to jest to 2 funty w rozmiarze 12. Jak możecie zauważyć. I kochani, bluzeczka pochodzi z firmy George, czyli zakupiona jest, moi drodzy, w Aździe, w sklepie Azda. Świetna po prostu do leggingsów, do tego jakiś kardigan i po prostu stylizacja gotowa. Naprawdę przecudna bluzka. I przejdźmy może do następnej rzeczy. Następna rzecz jest zwykła, ale bardzo potrzebna. Potrzebna bynajmniej mnie. Chodzi mi mianowicie o taką bluzkę, bluzkę z długim rękawem, która jest no, z ciężkiego dla mnie do określenia materiału. Co dziwne, jest w rozmiarze S. Tutaj macie firmy, z jakiej ta bluzeczka pochodzi. Ale nie wiem, czy to będzie dla Was widoczne.
I jeśli chodzi o cenę, to możecie zauważyć tutaj, że było to 2 funty, a co najlepsze, jest ona w rozmiarze S, z czym oczywiście się nie zgadzam, bo możecie zauważyć, że jest to naprawdę spora, spora bluzka i jest ona długaśna, więc fajnie, bo do leggingsów, nawet do jeansów będzie się fajnie spisywać. Nie wiem, co to jest za firma, Timeless. Tak czy inaczej, bluzeczka świetna, koszt to tylko 2 funty, więc super. I przejdźmy do ostatniej rzeczy, typowo na górę, czyli takich topów, bluzeczek i sweterków. I pokażę Wam na sam koniec 2 sukienki maxi, ale jeszcze zanim to zrobię, chciałam Wam pokazać również bardzo fajną rzecz, z której się ucieszyłam. Zapnę sobie ją tylko na pierwszy guzik, żeby mi nie spadła. I rzecz również bardzo tania, a fajna, dlatego uważam, że warto polować, bo można różne ciekawe rzeczy spotkać. Kochani, tak prezentuje się wdzianko, które chciałam Wam pokazać. Jest to koszula, tunika w kratę zapinana na guziczki. Można ją sobie przywiązać tutaj właśnie w pasie sznureczkiem. Jak widzicie, jest ona w paski, ma tutaj na przodzie 2 kieszonki. Można sobie ją również podpiąć tutaj właśnie na rękawkach. Widzicie, znajduje się tutaj guzik. No i oczywiście spod spodu można wyciągnąć po prostu tasiemkę, jakkolwiek tam nazwać, i podpiąć sobie na krótszy rękaw. Co mnie urzekło, to oczywiście kaptur, bo jest to pomieszanie styli, czyli styl taki koszulowy w formie bluzy. Bardzo mi się to spodobało, kapturek jest dość konkretny. Z tyłu, jak możecie zauważyć, nic ciekawego się nie dzieje. Przeprowadzona jest tylko linia, gdzie znajduje się właśnie ten sznureczek. Więc uważam, że fajnie, że naprawdę spoko rzecz. I jeśli chodzi o koszt, kochani, to jak możecie zauważyć, tutaj zapłaciłam za nią 2 funty i uważam, że warto. Rozmiar 12, a firma to, tak jak widzicie, tutaj. I przejdźmy do 2 ostatnich rzeczy, i są to sukienki maxi, i jedną maxi zakupiłam sobie w kolorze czarnym, bo myślę, że czarny pasuje tak naprawdę do wszystkiego i stylizację zawsze można stworzyć. Wybaczcie, powieszę sobie tylko na wieszaku, bo niestety ta sukieneczka lubi spadać. No i kochani, cóż Wam będę pokazywać, jest to maxi, czarna maxi, długaśna, wszystko w porządku, jak funkielnówka nieśmigana. Jeśli chodzi o rozmiar, to możecie tutaj zauważyć, że jest to rozmiar 14, ja zakupiłam ją w kwocie 3 funtów, a jeśli chodzi o firmę z jakiej pochodzi, to jest to, kochani, New Look, i tak jak powiedziałam, rozmiarówka to 14, maxi jest długa, leciusieńko rozkloszowana dołem, a jeśli chodzi tutaj o górę, to ma kształt takiej bokserki, w ten sposób właśnie jest wycięta na pleckach. I przejdźmy do ostatniej rzeczy, która również no naprawdę była dla mnie miłym zaskoczeniem, zarówno cenowym, jak i po prostu wizualnym. Bardzo fajna sukienka, wybaczcie, że się schylam. I już Wam postaram się pokazać w miarę w całości, będzie to pewnie ciężkie. W tej sukience urzekł mnie na pewno kołnierzyk, a raczej wykończenie dekoltu, bo naprawdę jest fajny. Kochani, sukienka prezentuje się w ten sposób. Wzór ma dość nietypowy, taki ciężki do określenia, bo nie jest to ani panterka, ani zeberka. Sukienka, jak powiedziałam, jest maxi. Tutaj pod biustem jest wiązana na sznureczki. Natomiast, kochani, tak prezentuje się
dekolt, dekolt tej sukienki. Uważam, że jest przepiękny. Wysadzany właśnie kamyczkami, koralikami i prezentuje się to wszystko naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Pochodzi z firmy George. A jeśli chodzi, kochani, o... Jak możecie zauważyć? A jeśli chodzi o metkę, to była ona dość droga, ale jak powiedziałam, bardzo, ale to bardzo mi się podobała. I kosztowała ona 4 funty, jest w rozmiarze 12. Więc taka unikatowa, dla mnie osobiście warta swojej ceny. Kochani, to tyle. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć haul z ciuszkami dla dzieci. Z tego względu, że ja robię, powiedzmy, taką kolekcję ciuszków właśnie dla siostry, które chcę jej wysłać w paczce. Więc jeśli macie ochotę na taki mini haul z rzeczami dla dzieci, zarówno ze sklepów, jak i z second handów, to dajcie znać. Ja jak zawsze ślę Wam gorące, gorące buziaki i do zobaczenia. Pa!